To, co widać i co wzbudza kontrowersje zapewne w tym miejscu, to jest ta fasada tego budynku, pomarszczona, wypchnięta. To jest fasada, która ma być daleką reminiscencją wykuszy, które na ulicy Chmielnej, zwłaszcza po stronie południowej, w XIX-wiecznych kamienicach tutaj występują w różnych wcieleniach, w różnej wielkości. I współczesna architektura, która z zasady operuje totalnym pomysłem jednorodnym na fasadę, w taki oto sposób w naszym wydaniu przekształciła ten pomysł wykusza w ścianę wykuszy, gdzie te wykusze przesunięte w stosunku do siebie płyną i tworzą główny wątek tektoniczny tej jedynej widocznej dla przechodniów fasady. Istotą szklanego budynku jest to, że on niezależnie od stopnia swojej przezierności odbija otoczenie. W tym wypadku on ma odbijać południową, oświetloną dobrze fasadę, właśnie tą XIX-wieczną, ale w sposób pofragmentowany. Chmielna jest ulicą handlową, ulicą pełną neonów, znaków, informacji, ruchu, zgiełku. Ten klimat chcieliśmy jak gdyby przekazać w budynku. On musiał być widoczny, krzykliwy, musiał być znakiem. Natomiast kolor czerwony użyty tutaj jest pewnym kolorem symbolicznym. Jak zwrócimy się tutaj wokół, spojrzymy, to ten czerwony w plakatach, w reklamach dominuje. Te obłości między wykuszami są współczesnymi technikami LED-owymi rozświetlane na różne kolory. Budynek jest w zasadzie, czy w całości, budynkiem biurowym. Od pierwszego piętra w górę. To pierwsze piętro, czy to piano nobile, które dzieli część handlową od części biurowej, do niego się dostajemy z ulicy przy pomocy takich reprezentacyjnych schodów. Natomiast parter i kondygnacja minus jeden są zgodnie z wolą inwestora, przestrzenią handlową. Reszta budynku jest w zasadzie współczesną opowieścią o XIX-wiecznej kamienicy, która tutaj kiedyś stała, czyli jest ukształtowana wokół centralnego dziedzińca, podwórka, studni, która w tym wypadku jest przekryta szklanym dachem i tworzy wewnętrzne patio. Natomiast to, co się dzieje za budynkiem, czyli od strony południowej, no jest pewnym takim obrazem, mam nadzieję poetyckim, historii tego miejsca. Czyli mamy tam do czynienia z starymi tynkami, ze śladami po pociskach. No to jest to, co tworzy ten klimat miejsca z dodatkiem współczesności. Miasto to jest zespół nawarstwień różnych estetyk, budynków o różnej historii, metryce i ich współdziałanie tworzy tą atrakcyjną, wielowątkową przestrzeń. No mamy nadzieję, że ta nasza interwencja jest jak gdyby takim trzecim etapem przekształceń ulicy Chmielnej. Przekształceń, które nie mają być nostalgiczną rekonstrukcją tego, co było, tylko śmiałym gestem, i to jest to, co nam z tego wyszło.